Witam was serdecznie z tej strony Halnak. Słuchajcie, moi drodzy, szybko i skutecznie. Czołg 260, obieg 260, dawno go na kanale nie było. Wylosowany tutaj na dziewiątki, zobaczycie co się stanie, ile będzie trwała bitwa i jaki będzie jej wynik. Na pewno tu się nie będziecie nudzić, ponieważ ciągle będzie się coś działo. Kolega będzie strzelał praktycznie bez przerwy, wynik obrażeń rewelacyjny. Jedzie oczywiście tutaj na miejscówkę, która pozwoli strzelać przez te jakby, no nie wiem jak to nazwać, przez te kołki, przez te belki dachowe. No i ta miejscówka jest mega fajna. Czekajcie. Ona jest mega fajna, zakładając, że stamtąd nikt nas nie zacznie napalać. Ponieważ zdarza się niestety, że tam ktoś wjedzie i wtedy już jest totalna lipa. Obiekt jak wygląda, no to widzicie. Właściwie to teraz nie widzicie, nie mogę wycofać kamery. O, teraz. Proszę bardzo. No pozycja wręcz oczywiście rewelacyjna tutaj. Zobaczymy na ile kolega to wykorzysta. Ruszają się przeciwnicy, a niektórzy się nie ruszają. Ci, którzy się nie ruszają, no to mają ząbka. Oczywiście Godzilla się tutaj czai. Rzeczywiście Godzilla może zrobić bardzo źle. No, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. 2700 uszkodzeń. Na razie tych uszkodzeń będzie, no, bardzo dużo. Jak na tak krótką bitwę. Zobaczcie, co się dzieje. Drużyna przeciwników pojechała na górkę. Jest tam ich od groma po prostu. Chyba z pół drużyny albo i więcej jest na górce. Natomiast zieloni raczej jadą w kierunku flagi. Zobaczymy, jak bitwa się skończy. Czy im to będzie fortuna sprzyjała, czy też nie. No i chyba największe zagrożenie zostało wyeliminowane, czyli Godzilla. No i zobaczmy, co teraz. Tu obieg 277 już jest na strzał. Kolega po prostu musi go... Jeszcze nie wystarczy to. Myślałem, że oni go zniszczą bardzo szybko. Ale tak nie jest. Ten się chce schować i słusznie zresztą. Obieg 277. No i koniec. Objeżdżają. No bo wiadomo. Jeżeli górkę zdobyli, to przejechali na drugą stronę. Ktoś zaczyna kapować już. Może tak zrobię. Tutaj ten kap oczywiście długo leci. Ale obieg 432 już zasuwa, żeby zdekapować. W razie czego? No 3 minuty jeszcze, także to jest dużo. To jest bardzo dużo. Jedzie Fosz. No, dosyć niebezpieczny. Jeżeli uda mu się zdetrakować kogoś. Tutaj mu się nic nie uda, bo kolega ma świetną pozycję. Proszę, WZ-a. No, część z nich została na górce. Prawdopodobnie chcieliby na tory sobie z tej górki postrzelać, bo mają zasięg. No ten obieg 277 odważny. Przeskoczył tutaj. No ale no właśnie, no takiego sidescrapa zrobił, że jakby prezent dał. No dobra. Zobaczcie, że minęły 4 minuty. Kolega już ma 7600. Bitwa o wiele dłuższa nie będzie. A obrażeń się zaraz narobi. No właśnie, ta sytuacja się dopiero teraz zdarzyła. Dopiero teraz kolega został wygoniony wręcz z tej pozycji. No ale nie ma kto mu teraz na ósemce zagrozić. Oczywiście ten obiekt jest czołgiem ciężkim, ale on porusza się prawie że jak met. Ale to już kto gra radzieckimi maszynami, to wie, że tu i pancerz, i mobilność. No, to są takie dwie rzeczy, które mogą współgrać. Zazwyczaj w innych nacjach, jak macie duży pancerz, no to czołg jest bardzo wolny. No, albo ma jakieś ograniczenia, a tutaj w radzieckich jest troszeczkę inaczej. Jest Progetto, proszę. Uła.
taranowania próba była. Proszę, kolejny. No to taranowanie widzę, że tak średnio wyszło. 72. No ale jeżeli się cofa, to trudno jest to zrobić. 10155, moi drodzy. Przewaga drużyny przeciwnej dosyć spora. Zdecydowanie spora. No, najeździł się tutaj kolega. Teraz zobaczymy, tu od tyłu by chciał zajechać. To by było fajne. No, niestety. Super Conqueror jeszcze. No, zaraz zjedzą tego Leoparda. No, Leopard stał tam... Kurczę. Wiedzieli, że on tam jest. Dobra, kolega postara się chyba tutaj skończyć kogoś jeszcze. No właśnie, ale dużo życia mają. Super Conqueror, 1005. Niedobrze. Baboczysko. Kurde. Było widać ten pocisk. No i niestety 124 na tym poziomie to już jest bardzo słaba sprawa, ponieważ tutaj zazwyczaj hajkami dobijają. Już gracze troszeczkę inaczej grają. Ten akurat hajka nie ma, ale ten hajka nie potrzebował Super Conqueror. No i co? Przegrana bitwa. Niestety przegrana bitwa, ale zobaczycie, jaki wynik, ile zrobiła drużyna. No i taki jest wynik. Tutaj MK tylko wpadła, żadnych medali nie ma, no bo bitwa zakończyła się przegraną. Trochę tych czołgów jeszcze przeciwnikowi zostało. No i patrzcie na to. Najlepszy, oprócz pierwszego miejsca oczywiście, czołg zrobił 2200 uszkodzeń, T30, a reszta niestety dużo, dużo gorzej. Kolega 11408. Przepiękny wynik, fantastyczny. Zobaczmy, jak tutaj kwotowo, bo to zawsze jest, wiecie, 133 tysiące, 85, 4, no amunicja niestety kosztowała aż 137 tysięcy. Tak to jest, niestety, 40 tysięcy tutaj to. Bitwa króciutka, tak jak wam mówiłem, 6 minut 35 sekund i zobaczcie, zobaczcie, jaki wynik, kurczę. 11408. Fantastyczny. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Słuchajcie, dzisiaj chyba jednak streama z WOTA nie będzie, tylko będzie Days Gone, ponieważ zagłosowaliście w ankiecie dzisiejszej, że chcecie jeszcze na konsoli zobaczyć Ghost of Tsushima. Więc tego Days Gone trzeba jak najszybciej skończyć. WOT będzie jutro, a dzisiaj pojedziemy sobie bardzo długi stream. Możliwe, że do trzeciej w nocy, ponieważ no, trzeba będzie. Po prostu podoba mi się Days Gone i nie chciałbym kończyć gry no, przed ukończeniem gry. Jakkolwiek to zabrzmiało. Kurczę. Także ci, którzy mają ochotę, to zapraszam. Przypominam, że obraz już jest troszeczkę lepszy. Nie ma aż takich potężnych kwadratów, jak to zawsze było. Pogadamy sobie o pupie Maryni, jak zwykle. Myślę, że będzie przyjemnie. Także możecie kupić sobie jakieś tam trunki, jakieś soczek, kubusia, oczywiście tymbark i tak dalej. Żegnam się z wami, do usłyszenia.